Cześć kochani, z tej strony Przemek PP Autoszkoła Tychy. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jaki sposób i kiedy używamy kierunkowskazów. To obowiązkowe wyposażenie pojazdu mające realny wpływ na bezpieczeństwo. Kierunkowskaz to taka pomarańczowa informacja, którą wysyłacie do innych kierowców, mówiąca o Waszych zamiarach. Przykładowo co do zmiany kierunku jazdy, wyprzedzania, omijania i wielu innych. Używane w złym momencie i w złym czasie mogą doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. W pierwszej części filmu pokażę Wam, jak poprawnie je włączać, a w drugiej pokażę, w jakich sytuacjach najczęściej ich używamy i jakich błędów czasami dopuszczają się kierowcy. Bardzo istotna jest technika włączania kierunkowskazów. Trzymamy dłoń blisko kierownicy i używamy trzeciego i czwartego palca do przełączania manetki. Mamy 3 stopnie na manetce, teraz jest w pozycji zerowej. Włączę teraz prawy kierunkowskaz, trzeci, czwarty palec i manetka do góry. Aby wyłączyć kierunkowskaz, tak samo, trzeci, czwarty palec, manetka w dół. Włączę teraz lewy kierunkowskaz, trzeci, czwarty palec, manetka w dół. Aby go wyłączyć, trzeci, czwarty palec, manetka w górę. Z perspektywy kierowcy wygląda to w ten sposób. Dłoń przy kierownicy, prawy kierunkowskaz, ciach. Chcę go wyłączyć, trzeci, czwarty palec w dół. Chcę włączyć lewy kierunkowskaz, manetka w dół. Chcę go wyłączyć, manetka w górę o jeden stopień. Zauważyliście pewnie, że w momencie, kiedy włączam kierunkowskazy, migają nam kontrolki i słyszymy sygnał dźwiękowy. Dla prawego kierunkowskazu i dla lewego kierunkowskazu. Początkujący kierowcy bardzo często popełniają podstawowy błąd. Chwytają manetkę całą ręką. Może dojść wtedy przez przypadek do wyłączenia świateł mijania. Bardzo często też, używając całej ręki, włączacie światła drogowe. Przepisy mówią, że kierunkowskaz powinien być włączony zawczasu i wyraźnie. Włączamy go z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby inni użytkownicy dróg wiedzieli, jakie mamy zamiary. Pokażę Wam zaraz kilka standardowych sytuacji, w których kierunkowskazy są obowiązkowe w życiu. Zapraszam. Chcę, żeby materiał był prosty, także będzie poświęcony tylko i wyłącznie kierunkowskazom. Nie będę opisywał poszczególnych czynności, które wykonuję podczas manewrów. O czym pamiętać przy używaniu kierunkowskazów? Przede wszystkim używajcie ich z głową. Nie zaskakujcie innych kierowców jadących z tyłu w ostatniej chwili. Widząc Wasz kierunkowskaz, są w stanie wcześniej zareagować i dopasować swoją jazdę do Waszych zamiarów. Dam teraz odpowiednio wcześniej z kierunkowskaz. Widzę w lusterku czarne Mondeo. Kierowca już od razu widział, że planuje zmienić pas, więc dopasował swoją jazdę do moich zamiarów. Kierunkowskaz, jeśli zmieniamy pas na lewy. Kierunkowskaz, jeśli zmieniamy pas na prawy. Kierunkowskaz, kiedy nasz pas zanika. Kierunkowskaz, kiedy droga się rozszerza. Kierunkowskaz, kiedy wykorzystujemy pas rozbiegowy. Kierunkowskaz, kiedy zjeżdżamy z drogi o podwyższonej prędkości. Na skrzyżowaniu, jeśli chcemy skręcić w prawo. Na skrzyżowaniu, kiedy mamy zamiar skręcić w lewo. Na skrzyżowaniu, kiedy mamy nakaz jazdy w konkretnym kierunku.
kierunkowskaz na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym w każdym przypadku, kiedy skręcamy. Kierunkowskaz na zjeździe z ronda w każdym możliwym wariancie. Prawy kierunkowskaz, jeśli jesteśmy na takim rondzie kompaktowym, bez własnego prawoskrętu. Prawy kierunkowskaz, jeśli mamy wyodrębniony pas do skrętu w prawo. Czasami kierownica lubi go odbić, więc musimy go poprawić. Kierunkowskaz, kiedy omijamy zaparkowane pojazdy. Kierunkowskaz powrotny, kiedy wracamy na swój pas. Kierunkowskaz, kiedy mamy zwężenie jezdni, tutaj w postaci szykany. Kierunkowskaz, jeśli chcemy zatrzymać się wzdłuż jezdni. Kierunkowskaz, jeśli chcemy włączyć się do ruchu. Kierunkowskaz, kiedy chcemy zaparkować. I kiedy chcemy wyjechać z parkowania. Gdybym włączył teraz kierunkowskaz, mając kierowcę bezpośrednio za sobą, mógłbym wprowadzić niezłe zamieszanie. Odczekałem moment i dopiero teraz zmieniam pas. Kierunkowskaz powinien być wyłączony niezwłocznie po wykonaniu manewru. Niedopuszczalna jest taka sytuacja jak na przykład teraz, że zmieniłem pas i kierunkowskaz cały czas miga. Jeśli stoicie na pasie do skrętu w prawo, niech kierunkowskaz cały czas miga. Czasami kierowcy wrzucają go w ostatnim momencie tuż po ruszeniu. Nie możecie włączać kierunkowskazów też zbyt wcześniej. Załóżmy, że na rondzie chcę skręcić w prawo. Mam tutaj drogę, w którą nie chcę wjechać. Daję kierunkowskaz dopiero tutaj. Gdybym włączył go wcześniej i ktoś by wyjeżdżał z tej drogi, mógłbym go pięknie zmylić. Być może uznałby, że chce tam skręcić, wyjechałby i nieszczęście gwarantowane. Bardzo wiele kontrowersji zawsze wzbudza taka sytuacja, gdy chciałbym na przykład teraz zatrzymać się przy prawej krawędzi jezdni, czy dawać kierunkowskaz. I słuchajcie, przepisy mówią, że nie trzeba, natomiast ja, widząc samochód już za mną w lusterku, włączyłem kierunkowskaz, żeby poinformować go wcześniej o moich zamiarach. Jest to dodatkowy taki element, który powoduje, że jesteśmy bardziej czytelni na drodze. Jeśli chciałbym kontynuować jazdę i nie widzę nikogo za sobą, ten kierunkowskaz nie jest potrzebny, natomiast gdyby ktoś jechał, dałbym chociaż na 2-3 kliki taką informację, że wracam do gry. Kochani, dzięki serdeczne za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby używać kierunkowskazów w sposób przemyślany, czytelny i przejrzysty. Od tego zależy bezpieczeństwo Wasze i innych. Zapraszam oczywiście na swoją stronę
na Facebooka i na TikToka. Do zobaczenia.